Nowy odcinek podcastu Tennis Breakfast. Ze mną dzisiaj Karol Drzewiecki, debiutant w Davis Cupie. Cześć Karol, witam cię serdecznie. Witam serdecznie. Karol, nie ukrywam, no jesteśmy troszkę już czasu po Davis Cupie, natomiast nie ukrywam, że takim pretekstem do tej rozmowy z tobą był ten właśnie twój debiut w kadrze. Może nawet dobrze się złożyło, że rozmawiamy trochę później, a nie tak na gorąco, bo z innej perspektywy może patrzysz na to, co tam się działo w Kozerkach, na twój występ, na to zgrupowanie. Chciałem zapytać cię przede wszystkim, jak się debiutuje w kadrze Davis Cupa w wieku 27 lat? No wiadomo, można powiedzieć, że najmłodszy nie jestem, w sensie również debiut miał Tomek Brykieta, który ma 18 lat. Tak naprawdę jeszcze 17, więc no, troszkę inaczej. Wiadomo, że na deblistę w sumie to gdzieś tam jest taki wiek w miarę okej. Okay. Ponieważ no, wcześniej mieliśmy super team Przestemberg Matkowski, później był Łukasz Kubo, teraz jest Jan Zieliński, więc no, dla mnie było to super dołączyć do Janka tak naprawdę. Potrenować z chłopakami przez tydzień, no, mieliśmy super energię, super vibe tak zwany, no ogólnie rewelacja. Dużo śmiechu gdzieś tam pomiędzy. Fajne spędzanie czasu ze wszystkimi, można też popracować sobie spokojnie z trenerami, z którymi się gdzieś tam rzadko widujemy, bo wiadomo, są w kadrze. Ale no, bardzo fajnie, że zostałem przyjęty bardzo ciepło, bo też jestem bardzo pozytywną osobą, więc raczej nie miałem z tym problemu, więc ogólnie wszyscy się razem bardzo długo znałem, szczególnie czy z Jankiem, czy z Hubertem, czy z kapitanem, czy z drugim trenerem Alkiem również, więc no, nie było problemu i wcześniej już mieliśmy z sobą wiele styczności, więc naprawdę było warto i przeżycie samego debiutu, jasne, super. Gdzieś tam jeszcze w Polsce, w Kozerkach, dużo ludzi przyjechało. Sami też znajomi, przyjaciele, można powiedzieć, gdzieś tam najbliżsi nas, więc no, bardzo, bardzo miło się grało. Wiadomo, że... Czy była trema przed występem? Może nie tyle przed samym zgrupowaniem, bo tak jak mówisz, no, z chłopakami się dobrze znacie od lat. Gdzieś tam te wasze szlaki się na różnych etapach przecinały waszych karier. Ale czy przed samym występem? No wiadomo, transmisja telewizyjna, trochę ludzi na trybunach. Zainteresowanie dużo większe niż na co dzień, powiedzmy, w których grywasz, prawda? Zgadza się, ale tremy jakiejkolwiek, bo ja lubię ogólnie, jak jest telewizja, dużo ludzi przychodzi, wszyscy nas wspierają, ja ogólnie jestem stworzony, można powiedzieć, do większych eventów i do właśnie takich sytuacji gdzieś tam, to mnie mega motywuje i dwa razy gdzieś tam większy człowiek ma energię. Jest bardziej skupiony, jest bardziej sfokusowany, bo wiadomo, każdy chce się gdzieś tam pokazać z lepszej strony, jeszcze ma wsparcie i ścian i ludzi, więc no, dla mnie to było, wpasowałem się strasznie, więc tylko można powiedzieć, że więcej energii jeszcze miałem niż zawsze, więc fajnie. Powołanie od kapitana Mariusza Fürstenberga było dla ciebie zaskoczeniem, czy gdzieś tam docierały wcześniej przed tym powołaniem jakieś głosy, rozmowy były? I gdzieś tam się tego spodziewałeś, to było totalne zaskoczenie, telefon od kapitana. Bardziej zaskoczenie, ale takie oczywiście miłe zaskoczenie. Gdzieś tam też się z kapitanem znamy bardzo długo. Gdzieś tam też w pewnym momencie gdzieś tam troszkę mi pomaga, dużo się pytałem. Ja się ogólnie dużo pytam wszystkich zawodników. Ci, co są oczywiście lepsi ode mnie, lepsi rankingowo, mają większe doświadczenie. Ja się dużo gdzieś tam chcę zawsze wyciągnąć jak najwięcej od nich, żeby móc sam lepiej grać tenisa i iść do przodu. Więc no, bardzo miłe uczucie, jak oczywiście zadzwonił i porozmawialiśmy minę i zaproponował mi, że mógłbym zadebiutować razem z Jankiem w deblu, to było to dla mnie no, super uczucie, więc bardzo się tym, można powiedzieć, podjarałem i pojechałem od razu na jeszcze jeden trening. Mówię, a co tam? Czy serce nie było trochę rozdarte, jak zorientowałeś się, chyba że od razu wiedziałeś, że pokrywa się to z Challengerem w Szczecinie? Bo wiem, że ten turniej no, istotny dla ciebie, nie? Tak, jest to turniej bardzo bliski mojemu sercu, szczególnie, że gdzieś tam pochodzę z Gorzowa Wielkopolskiego. Jest to ze sobą nie od Szczecina 40 minut. Autem również wygrałem swój pierwszy turniej dla 13, może 14 właśnie w Szczecinie. Jakiś tam malutki turniej, taki wutek tak zwany, więc ale no, pamiętać takie rzeczy i ogólnie i potem można wygrać takiego challengera sobie z kopiątkę, jak wygraliśmy w 2018 z Filipem, no to super. No, właśnie dla takich chwil jakby
gdzieś tam człowiek gra, żyje i no ogólnie rewelacja. Dlatego strasznie mi to zabolało, że nie będzie, no ale no niestety, no nie codziennie się gra jakby w drużynie narodowej, więc i reprezentuje się Polskę, więc dla mnie to było coś super i oczywiście zadzwoniłem do wszystkich ze Szczecina, z organizacji i tak dalej, do wszystkich znajomych, że no sorry, kurde, ale możecie mi oglądać telewizję, ale na turnieju mnie nie będzie, więc myślę sobie poradzić, ale... A ty miałeś czas na to, żeby zerkać na to, co dzieje się w Szczecinie w tym roku, czy nie bardzo? No bardziej śledziłem gdzieś tam, wiadomo, na Instagramach i w sumie Polaków, jak im idzie, w sumie i Daniel grał, i Max, i Łukasz. Co prawda Łukasz grał z Maxem w pierwszej rundzie przeciwko Piotrkowi Matuszewskiemu, no ale no, co zrobić, no wiadomo, że Łukasz to jest na legenda tak naprawdę polskiego tenisa, więc wiadomo, że kibice wszyscy byli za nim, więc oglądałem w sumie, obejrzałem całego Stupatę Breka. I troszkę to, co mogę, oczywiście śledziłem. No. Nie powiem, że nie, bo tak. No. Słuchaj, powiedziałeś, sam przyznałeś, że lubisz, jak coś tam się dzieje, powiedzmy, w tych meczach, jak są kibice, zainteresowanie. Gdzieś tam też doszły mnie słuchy, że trochę byłeś takim człowiekiem odrobienia atmosfery w tej drużynie Davis Cupowej. Zgadza się? No, można powiedzieć. Atmosferić. No wiadomo, no gdzieś tam też jestem już starszy, a gdzieś tam były Tomaj Berkieta i był Frysek, też taki młody, bardzo perspektywiczny zawodnik, więc oni wiadomo, troszkę gdzieś tam byli tacy zamknięci sobie na początku i śmiali, ale od razu gdzieś tam ja zacząłem po prostu rozmawiać wszystkich i było okej, okay, więc no staram się inaczej, no jak jest lepsza atmosfera, każdy jest jakby, uśmiecha się, żartuje i się śmieje, no to wiadomo, że jest zawsze lepiej. Niż ileż można na korcie, wystarczy, że na korcie jak trenujemy, to jest pełna powaga, oczywiście każdy daje sobie 100%, ale poza, no też trzeba żyć i też trzeba mieć humor i atmosfera jest dość ważna dla mnie, przynajmniej ja zawsze robię tak, że jest fajnie i staram się przynajmniej, oczywiście nigdy, czasem nie jest, bo czasami ktoś się może obrazić, ale no, każdy już mnie zna, więc wie, że dystans to jest, można powiedzieć, moje trzecie imię, więc. A to było trochę tak, że nazwijmy to, starsza grupa, starsza gwardia w tej kadrze trochę tak wprowadzała, rozróżniała atmosferę wśród tych młodych zawodników, bo no nie da się ugryźć. Inaczej się pewnie funkcjonuje w drużynie, jak się ma te 20 kilka lat, a inaczej jak się jest poniżej 20 i dopiero się wchodzi w to dorosłe granie, nie? Nie, no oczywiście, no gdzieś tam nastolatków jeszcze bycie ogólnie w kadrze narodowej i w reprezentacji, no to jest coś niesamowite, no przeżycie straszne dla nich, więc na pewno mogliby się troszkę tacy, no czuć się nieswojo, czy nie wiem, bo trener na mnie tak popatrzy, bo zrobię to, bo zrobię tamto, a po prostu mówię, dobra, kurczę, no obecnie co zrobisz, to słuchaj, to jest twoje życie, twoja sprawa i tak dalej, twoja kariera, rób wszystko jak najlepiej i nikt cię nie będzie oceniał za to, no, czy robisz takie ćwiczenia, to ci pomagają, no to je rób, no trener może jedynie ci podpowiedzieć coś, czy tak samo ja, czy starszy inny kolega, no mieliśmy parę treningów, no to wiadomo, każdy gdzieś tam chciał dla siebie, nie wiem, troszkę przestrzeni, ale no wszyscy sobie pomagaliśmy i czy Janek, czy Hubert, czy Jan, każdy gdzieś tam coś powiedział młodym zawodnikom. Oni się super, bo się słuchali i to tak samo działa, no my też się słuchamy starszych, oczywiście trenerów bardziej doświadczonych, którzy gdzieś tam zjedli zęby na tenisie i tak fajnie to wszystko nakręcało i ja jeszcze puściłem 3-4 żarty między około i będzie git, no. I tak było, więc. Okej. Okay. Powiedz mi, jak już tak troszkę wchodząc w temat bardziej grania tenisowego, to znaczy chodzi mi o ten mecz wasz deblowy, jak się z Jankiem Zielińskim grało, no 2-0 w setach wygrana, raczej tam bez większych problemów, ale jakie to dla ciebie doświadczenie zagranie z Jankiem w meczu o stawkę, tak? No super, szczególnie, że graliśmy ze sobą, można powiedzieć, tylko 2 razy wcześniej. Jakieś tam w Future się, nie wiem, 6 lat temu, 7, przegraliśmy sobie w finale. Następny raz graliśmy też w Futures, przegraliśmy chyba z 3 piech meczowych, trochę niefortunnie tak naprawdę. I potem wiadomo, no, znamy się no, 12 roku życia, więc Janek wie jak ja gram, on wie jak ja gram tak naprawdę, więc no, super było gdzieś tam potrenować tydzień wspólny, szczególnie razem tak naprawdę. Wiadomo, też się podpytałem parę rzeczy, bo wiadomo, że grając no, na turze, można powiedzieć już 2 lata, to gdzieś tam cały czas gra i trenuje i rywalizuje z najlepszymi zawodnikami na świecie. Co chodzi o drbistów i też spotyka się z singlistami i tak dalej, no, czy z Hubertem, cały czas spędzałem czas razem.
Więc no ja jak zawsze wykorzystałem to gdzieś tam pytając się różne rzeczy. A sam na korcie, no super, no widać gdzieś tam pewność siebie i tych uderzeń, i zachowań, choć mogliśmy wygrać troszkę gładziej, ale wiadomo jak to w debla i w tenisie, no nic nie jest w stanie czasami pójść gładko, więc tak fajnie, że wygraliśmy w 2 setach. Więc no tylko i wyłącznie do przodu, dobra to nauka dla mnie, gdzieś tam jeszcze większa pewność siebie i motywacja do tego, żeby jak najszybciej po prostu wbić się do pierwszej 50 czy 40 na świecie. A powiedz mi, patrząc z perspektywy nawierzchni, czy hard to jest twoje naturalne środowisko tenisowe? Bo tak patrząc na występy, to jednak mączka dominuje. Nie przeszkadzał ci ten hard przez ten czas, no, przez ten okres trenowania kilku dni plus grania meczowego? Nie, zdecydowanie nie. W sensie ja lubię hard tak naprawdę. Tylko, że no, można powiedzieć, jest okres styczeń, marzec, kwiecień i potem od września do końca roku, czyli jakby 3 miesiące, 6 miesięcy, gdzie można grać na mączce. No w tym roku i w zeszłym troszkę zmieniłem kierunek, gdzie pociągnąłem, można powiedzieć, byłem w Ameryce Południowej, zostałem na mączce. Ten rok też zacząłem w sumie od mączki, gdzieś tam byłem 2 miesiące również w Ameryce Południowej. Bo też się czuję pewnie tak naprawdę z tymi uderzeniami, no tak naprawdę na każdym nawierzchni jest okej, bo mam po prostu opieram grę na serwisie, na mocnych uderzeniach z głębi kortu, gdzieś tam jestem szeroki, wysoki, silny, więc no, ale hard, bardzo lubię hard tak naprawdę grać na hardzie, więc nie było żadnych przeszkód i dla wszystkich, można powiedzieć, że Polacy powinni grać na hardzie i powinny być wszystkie turnie na hardzie robione i więcej kortów, bo gdzieś tam patrząc, nie wiem, czy na Huberta, czy na Janka, czy na innych zawodników, no to wszyscy mają, można powiedzieć, grę i styl na hard, oprócz Daniela Michalskiego, bo on się gdzieś tam lepiej czuje na mączce, a tak, no to wszyscy są praktycznie zawodnikami na hard, no wiadomo, no trzeba grać na tej mączce, bo no mamy te turnieje wszystkie, które mamy no, na mączkach tak naprawdę i no nie mamy wyjścia, nie? Ale no, patrząc na Janka czy na Huberta, no to grają to, co muszą, a i tak potem finalnie wybierają hard, więc coś to daje do myślenia. Więc hard był w kozerkach no super, no. Jeszcze na otwartej w sumie przestrzeni, gdzie to był chyba gdzieś tam mówili w statystykach pierwszy Davis Cup po 20 paru lat w ogóle zagrany na powietrzu. Bo no, nie, mówię, zawsze, nie zawsze ma się taką pogodę we wrześniu, jak wy mieliście akurat na ten okres, nie? We wrześniu to zazwyczaj, no nie oszukujmy się, jesień, 10, jak jest 12 stopni, to jest wow. Od poniedziałku do czwartku trenowaliśmy, to było 32-33 stopnie. No. Nic na piekło, a to ogólnie super, rewelacja, ale... Ale no, rzadko się bardzo zdarza, że się taka pogoda, więc... Słuchaj, Karol, przypomnę jeszcze raz, no, nie często się zdarza, że ktoś debiutuje w reprezentacji w wieku 27 lat. Dla wielu osób, powiedzmy, interesujących się tenisem, ale może nie tak głęboko wchodzących w mniejsze turnieje, no mówmy się, nie jesteś jakąś postacią znaną zapewne. Taki występ w Davis Cupie myślę, że trochę gdzieś tam dał możliwość poznania ciebie jako tenisistę zawodnika. Chciałem cię zapytać z takiej strony, kiedy postawiłeś na debla? Jak przebiegła ta decyzja? No bo jednak ukierunkowałeś się na grę podwójną i gdzieś konsekwentnie w tę stronę idziesz. Ja no to gdzieś tam się tak, można powiedzieć, samo ułożyło tenisowo, ponieważ 2015-2014 rok gdzieś tam, wiadomo, człowiek jeszcze młody, to próbuje grać i single i double, wiadomo, że budżet można by bardzo mały na to wszystko. Również gdzieś tam no, nie miałem ani żadnej opieki trenerskiej, nikogo, trenowałem tylko z chłopakami, co się dało i wiadomo, mówię to tak dwuznacznie oczywiście, ale no... Nie było możliwości finansowych na to, żeby, nie wiem, pojeździć z trenerem, czy robić coś tak mega, mega profesjonalnie. A się udało gdzieś tam zrobić ten ranking deblowy, taki w miarę 330-340. I dostałem gdzieś tam dziką kartę od pana Krzysztofa, właśnie Mowali ze Szczecina. To było no super, można powiedzieć. Z partnerem, który był kiedyś dobry, wrócił do gry tak naprawdę i nie wiedziałem w sumie, on nic o mnie nie wiedział, nic o mnie nie wiedziałem, więc hit, że tak się zgrało, że akurat wygraliśmy Challengera. Potem po tym wszystkim, to nie, no jaja straszne, bo po tym wszystkim nagle wygrałem Futuresa w singla,
w Debla, jeszcze we Futuresy i pojechałem z Szymonem do z Walkowem do Włoch i jeszcze wygraliśmy jednego Challengera, więc po prostu dwa miesiące pasmo sukcesu. Praktycznie nie wiedziałem, czy będę dalej chciał grać w tenisa tak naprawdę, bo no, nie miałem za co, jak i co i gdzieś tam to się nie układało nic. A nagle złapałem takie momentum, że kliknęło coś i mental się całkowicie zmienił, że powiedziałem, że okej, nawet będę robił wszystko po prostu, żeby do końca wycisnąć tej kariery jak najwięcej się da. Zobaczyłem też, że ci zawodnicy z topu nie grają, można powiedzieć, kosmosu, tylko też są ludźmi, a ja mogę z nimi rywalizować, więc no i to tak to w sumie gdzieś tam poszło. Wiadomo, że ludzie się skupiają tylko i wyłącznie praktycznie na singlistach, czy jest Hubert, Hubert, Iga, Magda i druga Magda, tak naprawdę. No i te bliźni, no to co, no tak naprawdę, bo wiadomo, dopiero jest zauważalne, jak ktoś gra, tak jak Janek gra w finał Szlema, to wtedy, o wow, nasz gra. To nie każdy mówi. Tak, o super, no a wcześniej to wiadomo, że nie. Okej, ci co gdzieś tam są w tenisie, to się znają, ale no zwykli ludzie no się nie interesują, no bo to jest, można powiedzieć, trochę gdzieś tam i dalszy sport dla nich. Więc nie jest to tak atrakcyjne oczywiście. No ale no, oczywiście no, trzeba zabłysnąć. No, Janek już jest 10, to wiadomo, że więcej osób go kojarzy, zna i ma szacunek i wszystko i tak dalej. No na wszystko sobie trzeba zapracować oczywiście. Więc fajnie było gdzieś tam, nie wiem, pokazać się tak naprawdę w reprezentacji polskiej, że ktoś wie, o, to ten Drzewiecki, on w sumie grał, no coś takiego. Więc no jasne, no fajne rzeczy, nie? Więc miło, że... W Polsce jak się nie jest top 20, top 30, no to raczej nie oszukujmy się, no nie jest, nawet jak się jest, to i tak nikt nie ma pojęcia, o co chodzi. Ty też no, konsekwentnie jakoś ten ranking budujesz, bo no, w tym momencie chyba jesteś 133, jak sprawdziłem w najnowszym notowaniu rankingu deblowego. Byłeś 110 bodaj w czerwcu przed tą przerwą. No więc dziś ta bariera setki się zbliża, czy tego bardzo wyczekujesz? Tak, to będzie taki mentalny kop, jak się uda, czy gdzieś tam odcinasz to, bo to niewiele zmieni te 10 miejsc, powiedzmy. Znaczy zmieni bardzo dużo, bo to człowiek całe życie jakby poświęca temu, żeby w końcu wejść. Przynajmniej ja, każdy chce pierwsza, dostać się do pierwszej setki w singla. No i również jak się przekroczysz pierwszą setkę w debel, no to wiadomo, że już potem dalej pójdzie, tak się oczywiście mówi. Ale no staram się o tym nie myśleć. Też gdzieś tam miałem 3-miesięczną pauzę z powodu urazu kciuka. Trochę się to nie użyło, bo wygrałem w sumie Challengera w Poznaniu. Potem bym zagrał jeszcze z tym samym partnerem, co wygrałem turniej. Dwie 250. No mogłoby to fajnie pójść, no ale no nic. No, stało się jak się stało, no, już się nie odstanie. Już czasu nie cofnę, więc mogę jedynie patrzeć do przodu, że zawsze patrzę do przodu tylko i wyłącznie, więc sobie stawiam nowe cele i nie ma czegoś takiego, że ktoś mnie złamie, więc charakterem po prostu trzeba cisnąć i tyle. No. To ja sobie tam z drugiej strony, ile było albo czy były momenty zwątpienia przez te, no jakby nie patrzeć kilkanaście lat, umówmy się, jakieś tam walki, tak? No bo grając na tym niższym poziomie trzeba mieć sobie sporo determinacji, wytrwałości, no i takiego chyba zawzięcia i pokonywać takie, jeśli są momenty zwątpienia, bo no umówmy się, nie jest lekko. O, strasznie nie jest lekko i nikt o tym oczywiście nie wie, tylko każdy patrzy na wyniki i mówi, a okej, okay, z tego nic nie będzie, ten tam, to wiadomo, ludzie zawsze oceniają i... Ja sobie zdaję z tego sprawę, więc no obojętnie kto by mi nie powie najgorszą rzecz, jaką bym usłyszał, że się nadaje, no okej, okay, no to jest twoja opinia, nie moja, dla mnie, ja po prostu wiem, że jestem w stanie super grać w tenisa i tak dalej, dążę do tego, to jest moje życie, moja sprawa, ale były, to nie raz oczywiście, można powiedzieć, że już mówię, dobra, kończę, to nie ma sensu i tak dalej, wszystko, ale gdzieś tam człowiek sobie uświadamia, że powiedziałem sobie, że dopóki nie dam z siebie 100%, można powiedzieć, z tej kariery nie wyciągnę, to nie skończę, ale to wiadomo, no było już tak od 3-4 lat mam taki mental. A wcześniej to, no nie, no gdzieś tam przegrałem, można powiedzieć, poleciałem na turniej, przegrałem 3-6-4, gdzie jest teoretycznie z odnikiem, z którym powinienem wygrać, grałem słabo, ale wiadomo, gdzieś tam człowiek młodszy, nie miał osoby z boku, nie miał do końca trenera, tylko można powiedzieć, że trzymaliśmy się grupką wszyscy razem, zawodnicy, jakby sami podpowiadaliśmy sobie, trąbaliśmy ze sobą.
Ale no, na pewno każdy ma wiele gdzieś tam chwil zwątpienia w swoją karierę, w siebie, w swój tenis. Ale jak gdzieś tam powiedziałem sobie, że będę dawał się jak najwięcej codziennie, 100% albo więcej, a czasami oczywiście się nie da, bo coś boli, człowiek jest zmęczony, bo różne rzeczy się dzieją, bo cały dzień w podróży i nagle się dziwi, że wychodzi na kort i po prostu ma zadyszkę, nie? No, ale tak się zdarza, dopiero gdzieś tam uświadamiam sobie, że okej, no ale byłem 13 godzin w samolocie i nie spałem w sumie prawie całą dobę, a no, takie kluczki. Ale no, polecam każdemu po prostu, nie kończcie, jak macie też 16, 17, 18 lat, bo coś wam nie wychodzi, czy nie wiem, źle się czujecie, czy nie wierzycie w swój tenis, chyba że no, macie inną pasję i nie kochacie tenisa, lub widzicie, że no, nie będziecie w stanie, ale no, jest wiele przykładów na świecie na to, że ktoś, nie wiem, trenerzy, zawodnicy, czy rodzice mówią, że z niego nic nie będzie, a gość cierpliwie gdzieś tam trenował zawodnik przez parę lat i nawet w wieku 25, 6, 30, 32, Estrella Busto, 36, 7 lat, wszedł dopiero do setki. No, no, milion jest przykładów takich, nie? Więc a głównie to... Moim zdaniem twój przykład też pokazuje ten debiut w tej kadrze, że to też jest taki moment, że no, ileś tam lat pracujesz na to, ileś jest lat wyrzeczeń, poświęcenia i tak dalej, i tak dalej. I przychodzi jakaś nagroda, tak? No pytanie, jak ona jest duża, myślę, że satysfakcja jest spora, że to taki moment nadchodzi. Czy to pójdzie dalej, no to zobaczymy, się okaże, jak to dalej będzie wyglądało, ale mówię, to jest taki moment, dla którego chyba warto tyle czasu poświęcić, no i tym bardziej, że jest to, tak stawiam, jednak wielka miłość tenis, nie? Jest, jest, no nie ma co oczekiwać, że tak jest, bo po prostu gdzieś tam człowiek nie gra 2-3 dni, bo nie wiem, ma coś go boli, czy jakaś drobna kontuzja się zdarzyła, czy coś, no to wiadomo, że mimowolnie chodzi z tą rakietą lub myśli, albo bym już pograł, albo bym potrenował i tak dalej. Wszystko, no to jest straszne, straszny narkotyk, więc dużo jest rzeczy, można powiedzieć, też poza tenisem. Najcięższe są w tym wszystkim jakby podróże, czy zmiany klimatu. No, na tenisa ma wiele, wiele rzeczy tak naprawdę wpływ. Czy otoczenie, piłki, nie wiem, tu jest trochę na wysokości, tutaj się piłka szybciej odbija, tu wolniej, tu jest niby mączka, jest tyle odmian mączki tak naprawdę, że to jest niesamowite, no więc nawet tutaj trenowałem, teraz byłem w Austrii, gdzie była taka w miarę szybsza mączka, gdzie piłka się w miarę odbijała tak w miarę szybko i dynamicznie, też w miarę piłki były inne, a przyjechałem na przykład teraz do Portugalii, gdzie no, piłka dosłownie zatrzymuje się w miejscu i można grać wymiany 20-30 uderzeń co piłkę i ciężko gdzieś tam skończyć przeciwnika, więc no, są warunki różne, więc dlatego jest tyle turniejów, tyle możliwości grania na całym świecie, bo wiadomo, i trzeba grać te turnieje jak najwięcej, można powiedzieć, bo to, że się zagra, nie wiem, nawet 5-6 turniejów, czy 10-12, no to nic nie daje tak naprawdę, więc... Ale wiadomo, no wszystko się łączy z kosztami, z wyjazdami, no i to jest bardzo kółko zamknięte. No właśnie, znaczy nie chciałbym, żeby nasza rozmowa przebiegła w takim temacie, że będziesz narzekał, jak to jest źle na tym poziomie, bo to nie, zupełnie nie o to mi chodzi, ale chciałbym bardziej się może zapytać nie o problemy, jakie są u zawodnika deblisty będącego w okolicach tej setki, a bardziej o jakieś takie wyzwania, o to całe funkcjonowanie w twoje na tym etapie, z jakimi musisz się mierzyć tak na co dzień, poza tym, co powiedzmy widzimy, czyli wynikami na jednym czy drugim serwisie, czy na w relacjach jakieś tam wideo, jeśli się pojawiają. Znaczy, no, jedne to jest po prostu robić codziennie praktycznie to samo, rutyna i trenować, gdzieś tam nie gubić swojego rytmu, czy ma się partnera, czy się nie ma. Wiadomo, czasami jest lepiej, czasami gorzej, ale czy patrzę to singlistów, czy odeblistów, że po prostu nie wychodzi z tego swojej rutyny tak naprawdę, bo okej, może nie wychodzić miesiąc, dwa, nawet czasami trzy, bo ja mówię zawsze, że tenis nas tak sprawdza i życie też nas sprawdza, patrzę na naszą cierpliwość, na wszystko, czy udźwigniemy to, czy damy radę. I jak przetrwamy te ciężkie momenty, zawsze przychodzi jakiś sukces. No, mi się udało, że grałem w kadrze, czy też narzekałem, no mówiłem, że mi się gdzieś tam niekoniecznie gra, gdzieś tam oczywiście do siebie, bo zawsze mówię, że jest super. Ale gdzieś tam nie czułem pewnych uderzeń, to tamto, ale robiłem coś nie to samo systematycznie i w nagrodę też wygrałem turniej w Poznaniu, gdzie no wiadomo, wygrywać u siebie w kraju, no to jest
super rzecz, że jak wygrałem w Szczecinie, czy w tym roku w Poznaniu, więc no to są takie kluczki, można powiedzieć. Nie? Niektórzy są bardziej lepiej nastawieni tenisiści, niektórzy cały czas narzekają, a i tak grają. No, w zależności oczywiście od głowy i od mentala. Ja wiem, że jakbym narzekał, to możliwe, żeby mnie tu nie było, gdzie jestem, więc po prostu cały czas przyciągam te dobre myśli i ciężko też jest przekazać jakby to dobre myślenie cały czas, bo ktoś myśli, że nie wiem, że żartuję albo że sobie ja robię, a o czym ty gadasz? Więc stary, zagrałeś super 8 piłek, a dwie zepsułeś, no co, to masz cały czas 6 na plus, no to o co ci chodzi? Ja mówię, no stary, no kalkuluj, nie? To są takie małe rzeczy, ja zawsze wyciągam coś dobrego z tego, no bo jakbym wyciągał cały czas coś niekoniecznie dobrego, coś negatywnego, no to no tak, no nie przyciągam. Zgadza się. Karol, tenis na wielu poziomach, ale on się teraz twój poziom wiąże się z częstymi podróżami. No żyjesz na walizkach, tak patrząc na ten kalendarz tam twoich startów, to bywasz w różnych częściach świata. Dla ciebie to jest przywilej podróżowanie po całym świecie, czy bardziej udręka? No dobrze, no gdzieś tam przyzwyczaiłem się do tego, jak mamy te 16, 17, 18 lat, że no, podróżujemy dużo. Wiadomo, no, jak już gdzieś tam jest ten poziom, tak można powiedzieć, od 300-400 ATP w górę, no to te podróże no, stają się gdzieś tam bardzo częste. Można powiedzieć, z tygodnia na tydzień, w miesiącu są 2-3 turnieje, czasami więcej, w zależności jak się gra. Jakie są możliwości oczywiście turnieju, to tam to wszystko, ale nie, ja lubię podróżować, lubię zmieniać gdzieś tam państwa, nie mam z tym najmniejszego problemu, po prostu lubię to. Najgorsze jak mam gdzieś tam, właśnie ten okres grudniowy taki jest, że nagle człowiek ma być miesiąc na miejscu, tam po tygodniu już tak, no kurde, no już coś bym gdzieś mi poleciał, nie, bo tak już tydzień fajnie, nie, wszystko super, nie, święta świętami, no ale już trzeba coś polecieć, trzeba zagrać turniej, nie, coś zejdziesz, można trenować, nie, przecież 3 tygodnie już trenuję, kurde, no bez jaj, nie, co to jest, jeszcze jak wchodzi na kalendarz, szukam, mówię, dobra, no to lecę, no co mam robić, nie, bez przesady, nie, więc no wiadomo, no, trzeba się z tym liczyć. Oczywiście, bo no, są lepsze, łatwiejsze podróże, cięższe, gorsze. Wiadomo, gdzieś też patrząc pod, każdy patrzy pod siebie, pod nawierzchnię, gdzie mu się dobrze gra, czy mu się źle, czy mu się gra dobrze w Azji, w Europie, w Stanach, to tam, to wszystko. Ale no, gdzieś tam no, trzeba grać co minimum. Singliści tak z 25-26 turniejów w roku, nie mówimy oczywiście o pierwszej dziesiątce, no to nie mówimy o dziesiątce, bo oni to sobie wybierają po prostu i tyle. Ale no adebliści no 32-34 tygodnie nawet, więc. Okej, okay. Ile potrwa dla ciebie ten sezon 2023? Już są jakieś tam plany określone, czy jedynie biegasz w najbliższą przyszłość, jeśli chodzi o te turniejowe starty? No bo ten sezon masz też taki, no przez ten uraz trochę rozbity, bo kilka tam jednak ci dobrych tygodni wyleciało przez kontuzję. No właśnie szkoda, że wyleciało, bo właśnie najlepszy okres był, w sumie gdzieś tam miałem formę, dobrze się grało, dobrego partnera miałem. Fajne turnieje były, gdzieś tam blisko w Europie, właśnie mówię te 250-ki, gdzie czy można było się dostać jeszcze gdzieś tam połakomi się może o szlema jakiegoś, coś by się wydarzyło, jakbym dorwał jakiegoś singlistę, no ale nic, no stało się jak się stało, ale no staram się z tego sezonu wyciągnąć jak najwięcej, bo oczywiście nie grałem, to będę grał można powiedzieć do końca, do ostatniego turnieju w kalendarzu, który jest, czyli do końca listopada, tak jest, czyli dopiero można powiedzieć gdzieś tam 4-5 grudnia skończę sezon. No i wiadomo, że od początku przyszłego roku gdzieś tam też będę atakował od początku, jak się da, co, żeby po prostu grać turnieje i nadrobić to wszystko, bo ja akurat bardzo lubię spędzać, nawet jak gdzieś tam wiadomo nie pójdzie, czy gdzieś człowiek przegra w pierwszej rundzie, czy w drugiej, czy i tak dalej, ale ja bym wypełniać ten czas sobie treningami i zawsze się zapisuję do singlistów, trenuję z singlistami, tu z deblistami, to ja po prostu wchodzę tylko hejka, hejka, co tam i tak dalej, ej, kto jest wolny? No to wpiszmy, raz, dwa, trzy, cztery, no i jedziemy, nie? I dwie, trzy godzinki, pa, 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 tutaj fitness, tu wszystko, tu siłka, tu rozciąganie i sobie planuję tak dzień, że no to jest super dla mnie, nie? No musisz dobrze przepracować okres przygotowawczy, bo bodaj w lutym Polska w Davis Cupie z Uzbekistanem. Po grupę światową. W Uzbekistanie, tak jest, w Taszkencie, no więc fajnie, fajnie, super. Mam nadzieję, że gdzieś tam każdy będzie wstali się z formą i
I będzie dobrze, nie? Więc no fajnie. Gdzieś tam to już jest, można powiedzieć, chłopaki już też grają fajnie w TXA, tam jest Sultanów, Fomin. Gdzieś tam nieźle też grają w sumie razem Devla, więc trzeba na nich uważać, trzeba mega podejść super do sprawy. Każdy z odpowiednią formą i no i cisnąć, nie? Wygra lepszy, nie? To się mówi. Tak jest. Nie będę się pytał o twoje przewidywania, bo do tego meczu jeszcze jest kupa czasu. Dwa, nie wiadomo, kto w nim zagra i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na pewno życzę ci tego, żebyś miał kolejne powołanie do drużyny narodowej i podtrzymał tą zwycięską swoją serię. No 100% zwycięstw na razie, więc... No tak, no. Proszę to, bardzo, to nie? Tak dalej. No, dokładnie by tak było, więc dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się zagrać w reprezentacji i że wszystko się będzie dobrze układało. Też dla niej oczywiście, bo chodzi głównie o to, że jako kraj mamy wygrywać i iść dalej. Naprawdę, w sensie w tym Davis Cupie, żeby haczyć o grupę światową, bo moim zdaniem są aspiracje, jest potencjał na to, więc no, mam nadzieję, że taki jest cel wszystkich i gdzieś tam to się w niedalekim czasie uda. Trzymam kciuki, Karol. Dziękuję ci, że znalazłeś czas, że mieliśmy okazję porozmawiać i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Ja też dzięki śliczne, więc super było porozmawiać, więc pozdrawiam.